Szczęść Boże, coś wam powiem. Święty Jan nie daje nam wytchnienia. Jego słowa są wzniosłe, a zarazem tak mocno wiercą dziurę w brzuchu, żeby się w nie zagłębić. One oddają to, co niedługo się dokona. To oznaka oczekiwania i niezrozumienia jednocześnie. Oczekujemy na obiecanego parakleta, a zarazem nie rozumiemy przekazu Chrystusa, który mówi dzisiaj o chwili. Każdy z nas chwilę rozumie inaczej. Chwila jest mgnieniem, a może i być wiecznością. Zapewne wiedzą to doskonale małżonkowie czy rodzice, kiedy proszą o pomoc, a w odpowiedzi słyszą przeciągłe chwila. My bardzo mało różnimy się w sprawach wiary od pierwszych wspólnot. Chcemy doświadczać obecności Jezusa, widzieć Go w nas, by w ten sposób wzmocnić swoją wiarę. I smutek, o którym mówi Jezus, to stan, kiedy Go nie dostrzegamy, kiedy czujemy się opuszczeni i pozostawieni samym sobie. Taka samotność jest straszna. Papież Franciszek powiedział słowa, które pobudzają naszego ducha. Nie odnajdziemy życia, jeśli pozostaniemy smutni, bez nadziei i zamknięci w sobie. Zamiast tego otwórzmy nasze zapieczętowane groby Panu, aby Jezus mógł wejść i napełnić je życiem. On chce przyjść i wziąć nas za rękę, aby wyrwać nas z udręki. Patrząc na swoje życie, na swoją historię i różne wydarzenia, tu niektóre chcielibyśmy zachować, a inne skasować. Zwłaszcza te uciążliwe, bolesne, które odcisnęły się na nas. Ale patrząc na to, jak opowiada Jezus na pytania uczniów, to On nie mówi o tu i teraz, ale mówi o tym, co nas czeka. Wychodzi więc na to, że wszystko jest przejściowe, chwilowe. Nie odkryłem Ameryki, jednak powtarzanie tego jest konieczne, bo my się czasem tak uczepimy czegoś lub kogoś, że za nic nie chcemy zrezygnować, bo boimy się straty i nie widzimy zysku. Jezus i dziś przychodzi do nas. Każdego dnia i każdej chwili. Przychodzi tak, jak chce. Czasem ukryty za zasłoną jakiegoś telefonu nie w porę lub kogoś, kogo nie lubimy. Innym razem pod zasłoną przykrej sytuacji lub bolesnego wydarzenia. Przeczytałem takie ładne słowa o chwili. To była chwila, piękna chwila, powiedziała o życiu 96-letnia pani. Spotkali się zakochani na 48 godzin. To była tylko sekunda, powiedzieli. Tajemnicza chwila Jezusa to 3 dni. Dni męki, śmierci i zmartwychwstania. Te 3 dni są tylko chwilą, sekundą w porównaniu z miłością, która trwa wiecznie. Nie dawaj się trudnym chwilom. Są tylko etapem do radości wiecznej. Ilekroć przyjmujemy Jezusa, to przecież wszystko, co nas wkurzało i smuciło, uchodzi. On wprowadza taki stan, którego my potrzebujemy. W końcu wie, czego nam potrzeba, bo zna nasze życie na wylot. Kiedy Jezus został zabity, ci, którzy przyczynili się do Jego śmierci, weselili się, a uczniowie płakali. Wkrótce jednak smutek uczniów zamienił się w radość, której podstawą było zmartwychwstanie. Świat oferuje nam radość, która jest chwilowym nastrojem. To takie ulotne poczucie szczęścia, zadowolenia i satysfakcji. Radość, którą oferuje Jezus, jest radością wieczną. Nie ma w sobie nic chwilowego czy powierzchownego. Warto więc zabiegać o to, co jest prawdziwe, a nie jedynie namiastką. Warto stawać się człowiekiem radosnym, a nie wesołkiem, który bawi innych. Życie z Jezusem jest stanem istnienia trwałym i nieprzemijającym, nawet gdy obok dzieją się straszne rzeczy. Z Panem Bogiem.